Bez Krystiana Szymochy i Kamila Orlika testowanych przez kluby grające na szczeblu centralnym przygotowania do nowego sezonu rozpoczęła trzecioligowa siarka. W 30-osobowej grupie, która w miniony wtorek pojawiła się na pierwszym treningu, zabrakło też wychowanka siarki Wojciecha Bieniarza, który postanowił skupić się na nauce i od października rozpocząć studia, oraz Michała Bierzało i Piotra Cicheckiego. Po prostu wygasły im kontrakty, no, nie przedłużyliśmy tych kontraktów. No, taka jest kolej rzeczy, że często jest przebudowa drużyny, często no są takie decyzje, że zawodników niektórych żegnamy, żeby w ich miejsce wprowadzić trochę świeżej krwi i zawodników, którzy będą tutaj walczyli z pozostałymi o pierwszy skład, także taką decyzję podjęliśmy odnośnie Piotrka i Michała i będziemy mieli zawodników, którzy tutaj wskoczą za nich. No myślę, że do 6 odejść będzie maksymalnie, także na pewno w tym kierunku to będzie zmierzało, że maksymalnie 6 zawodników odejdzie. W okresie przygotowawczym siarka ma zaplanowanych 6 sparingów z drugoligowcami Wieczystą, Kraków i Resowią, z ligowymi rywalami Ostrowieckim, Krzoi, Starym Starachowice i z czwartoligowcami z Buzka Zdroju i Tarnowa. 2 z tych meczów kontrolnych, to jest 12 lipca z Resowią i 20 lipca z Unią Tarnów, rozegrane zostaną w Tarnobrzegu. Mamy miesiąc czasu, musimy wdrożyć zawodników, którzy będą nowi. Będziemy pracować w swoim modelu gry. Miesiąc czasu przygotowań, 6 gier kontrolnych. Będziemy się skupiać na wszystkimi elementami, czyli motoryka, taktyka, technika i tutaj, żeby do pierwszego meczu być przygotowanym. Rozgrywki w trzeciej lidze w grupie czwartej ruszają w pierwszy weekend sierpnia. Zgodnie z reformą przeprowadzoną przez PZPN, począwszy od sezonu 2024-25, bezpośredni awans do drugiej ligi wywalczą drużyny, które zajmą pierwsze miejsca w swoich grupach na koniec sezonu. Z kolei 4 wicemistrzów o awans na poziom centralny walczyć będzie w dwuetapowych barażach. No wiadomo, że będziemy chcieli powalczyć o jedno z tych premiowanych miejsc, najlepiej, żeby to było pierwsze, ale myślę, że będzie więcej drużyn niż w poprzednim sezonie, którzy mają podobne plany. Pierwszy sparing siarka rozegra w sobotę 6 lipca w Krakowie z Beniaminkiem drugiej ligi Wieczystą. Natalia Bajor, tenisistka stołowa Enea Siarkopolu Tarnobrzeg, po raz drugi z rzędu wystąpi na Igrzyskach Olimpijskich. Ta najważniejsza dla sportowców impreza tym razem odbędzie się w Paryżu. Natalia Bajor zagra w singlu oraz w turnieju drużynowym z Katarzyną Węgrzyn z AZS UE Wrocław i Zuzanną Wielgo z zawodniczką Fibrain KU AZS Politechniki Rzeszowskiej. Swego czasu tą lokomotywą drużyny narodowej była Licien. Ale w tej chwili nie byłoby igrzysk w Paryżu, przynajmniej w układzie drużynowym, gdyby nie Natalia Bajor. W ciągu ostatnich 2 lat Natalia zrobiła kolosalne postępy, bardzo wysoko awansowała na liście światowej, odniosła wiele wspaniałych sukcesów. Zacznijmy od igrzysk europejskich w Krakowie, kiedy była dosłownie o milimetr od brązowego medalu, ale pokonała 2 wspaniałe zawodniczki, aktualną mistrzynię Europy Sonię Polcanową z Austrii i zawodniczkę z Francji, bodajże 18 na liście światowej. To wszystko się odbyło. A dlaczego o tym mówię? Bo gdyby nie praca Natalii, gdyby nie jej gra, gdyby nie to, że była w Tokio, gdyby nie to, że ma ranking, w sumie ma więcej punktów niż cała pozostała polska reprezentacja, no nie byłoby tego Paryża. Natalia byłaby w Paryżu z racji rankingu światowego, bo jest w tej chwili 46. zawodniczką świata, a 29. zawodniczką rankingu olimpijskiego. Walczyła o to, było to marzenie Natalii, ja bardzo cieszę się, że jest w naszym klubie i jeszcze raz, jest to co powiedziałem, jestem przekonany, że najlepsze wyniki jeszcze przed Natalią. Będziemy zaczynać od turnieju indywidualnego, więc teraz przed nami 3 obozy. Drugi obóz to będzie bardziej taki nasz klubowy obóz indywidualny. Można powiedzieć, że bardziej takie indywidualne przygotowania nasze wspólne oraz z trenerem Lucjanem. Naszym celem to jest na pewno się dobrze przygotować, być zdrowym i w formie. W sumie na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu wystąpi 5 tenisistek Enea Siarkopolu Tarnobrzeg. Obok Natalii Bajor kwalifikacje olimpijskie wywalczyły wracająca do gry po kontuzji Haning oraz Elizabeta Samara, Yang Xiaoxin i Fu Yu. Cieszę się z tego, bo owszem, te dziewczyny reprezentują różne kraje, ale pięknie walczą i za swoje indywidualne wyniki,
ale to są naprawdę świetne dziewczyny, jeżeli chodzi o grę za Tarnobrzeg. Letnia Olimpiada w Paryżu rozpoczyna się w piątek 26 lipca i potrwa do niedzieli 11 sierpnia. Niecałe 3 tygodnie później w Paryżu odbędą się Igrzyska Paraolimpijskie. W kadrze reprezentacji Polski znaleźli się pływak tarnobrzeżanin Jacek Czech oraz Maciej Nalepka, tenisista stołowy IKS Jeziora Tarnobrzeg. Trwają zapisy do tegorocznej edycji biegów przeszkodowych z cyklu Run Fit Fitnesska. Tradycyjnie w rywalizacji udział wziąć mogą dzieci, młodzież i dorośli. Biegi dla dzieci i młodzieży rozegrane zostaną z podziałem na kategorie wiekowe od rocznika 2017 i młodszego do rocznika 2009. 8. edycja biegu Run Fit Fitnesska odbędzie się 20 lipca nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Run Fit Kids wystartuje o godzinie 11, o 13 zaś do rywalizacji przystąpią dorośli. Informacje o zapisach i regulaminy biegów można znaleźć na stronie organizatora pod adresem www.fitneska.eu. Z kolei o godzinie 15 już w charakterze widza będzie można oglądać rywalizację jednostek wojskowych, w tym żołnierzy amerykańskich stacjonujących w Nowej Dębie oraz służb mundurowych w ramach Run Fit Military.